Jednak nie wszyscy byli przekonani o odkryciach Galileusza. Bardziej zachowawczy naukowcy, często związani z Kościołem, twierdzili, że nic takiego, co jest opisane w Posłaniu Gwiazd, po prostu nie może istnieć, no bo kłóci się to z objawioną prawdą o świecie. W odpowiedzi Galileusz napisał taki traktat Il Saggiatore, co się na polski tłumaczy jako Waga Probiercza, no i to było poświęcone polemice z tymi antagonistami. Jedna rzecz, którą chciałbym tutaj zacytować z tego dzieła, jest następująca. Mianowicie w bardzo jasny i zdecydowany sposób Galileusz formułuje pewien program rozwoju fizyki, który mówi tyle, że językiem fizyki jest matematyka i w związku z tym należy obserwować i przekładać te obserwacje na język matematyki. Zobaczymy, że to jest taki program, który kulminację w odkryciu Newtona znalazł, no ale ten program jest również aktualny, moim zdaniem, po dziś dzień. No i mijają następne lata i wychodzi dialog o dwóch najważniejszych systemach świata, ptolemeuszowym i kopernikowym. No i to jest takie dzieło, które jest z punktu widzenia rozwoju dynamiki bardzo ważne, ponieważ zawiera szereg zasad, które po raz pierwszy zostały klarownie i jasno wyłożone. Tutaj należy powiedzieć, że po pierwsze ten dialog o dwóch najważniejszych systemach świata, podobnie jak inne prace Galileusza, jest po prostu świetnie napisany. Galileusz, oprócz tego, że był świetnym naukowcem, to był również doskonałym popularyzatorem i w jego pracach zaczytywali się wszyscy. Niektórzy uwielbiali pracę Galileusza do tego stopnia, że nawet pisali wiersze sławiące ich wielkość. Do tego grona entuzjastów zaliczał się na przykład kardynał Maffeo Barberini, późniejszy papież Urban VIII. Bardzo ważne treści fizyczne, które są zawarte u Galileusza, no to jest przede wszystkim postulat jedności świata. Taki postulat, że wszystkie zjawiska, czy to ziemskie, czy niebieskie, należy opisywać w jednolity sposób. To było nowum i to było nowum obrazoburcze. Dalej, Galileusz podał zasadę względności ruchu, czyli zasadę tego, że to, co widzimy jako ruch, zależy od tego, kto obserwuje. Zasadę niezależności, czyli składania różnych ruchów. A wreszcie, jako pierwszy, jasno wyraził zasadę bezwładności, czyli to, co się dzieje z ciałem, na które nie działają żadne siły, mówiąc dzisiejszym językiem. Otóż Galileusz tę zasadę podał w sposób z dzisiejszego punktu widzenia błędny, no bo on uważał, że jak na ciało nie działa żadna siła, no to ciało po prostu pozostaje na powierzchni Ziemi. No to dzisiaj wiemy, że to jest troszeczkę inaczej, ale przynajmniej po raz pierwszy to było w taki jasny sposób wyrażone. Otóż Galileusz popełnił pewne błędy w tym opisie świata, które nie pozwoliły mu pójść o krok dalej i stać się odkrywcą nowoczesnej dynamiki. Po pierwsze, on uznał, że spadek swobodny oraz ruchy planet po okręgu to są ruchy naturalne. Czyli z punktu widzenia rozwoju dynamiki, proszę Państwa, no to Galileusz się nawet cofał w stosunku do Keplera, ponieważ no już Kepler myślał o tym, że musi istnieć jakaś siła, która powoduje ruch planet w kółko. A Galileusz nie, że to jest naturalne i nie wymaga wyjaśnienia. Druga rzecz, którą Galileusz zignorował, to jest to, że Kepler odkrył eliptyczność orbit planetarnych. Galileusz był rówieśnikiem Keplera i bez wątpienia o tym odkryciu wiedział. No, wybrał nie włączenie tego do swojego systemu. Papież Urban VIII z grona entuzjastów Galileusza stał się też przyczyną jego nieszczęścia, ponieważ nie będę może w to bardziej dokładnie wchodzić, no ale rozpoczął się proces Galileusza na podstawie donosów o odstępstwo od wiary katolickiej.
poprzez sprzyjanie systemowi kopernikańskiemu. No i w wyniku tego procesu Galileusz został skazany na więzienie. To zostało zamienione na areszt domowy. No i Galileusz resztę życia spędził w tym areszcie domowym. To nie osłabiło jego aktywności naukowej, ale no już swoje ostatnie bardzo ważne dzieło, które jest zatytułowane Rozmowy i demonstracje o dwóch rodzajach fizyki, no to na wszelki wypadek wydał w Leidzie w Holandii, no, która wówczas była krajem dosyć liberalnym. Bardzo ważna rzecz, która jest w tym dziele, no to jest po pierwsze, że parabola jest torem ruchu ciała swobodnie spadającego, a po drugie, że Galileusz miał takie przeczucie zasady zachowania energii. On tak sobie myślał, że w ruchu ciał występuje wielkość, która musi być zachowana niezależnie od tego, co się z ciałem dzieje. Nie miał chyba jednak wystarczającego aparatu matematycznego, żeby to jakoś bardziej ściśle ująć. Galileusz dostarczył mnóstwa bardzo ważnych obserwacji, które spowodowały zmianę sposobu widzenia świata, wszechświata, kosmosu. No ale jeżeli chodzi o rozwój takiej dynamiki, jako rozwój, podanie przyczyny ruchu, no to zatrzymał się trochę w pół kroku. On jakoś tak ugrzązł w tym starożytnym widzeniu świata. Kolejną bardzo ważną postacią jest Kartezjusz. Kartezjusz jest z naszego punktu widzenia istotny dlatego, że w roku 1644 wydał zasady filozofii, a w tych zasadach filozofii występowało kilka bardzo ważnych pojęć. Po pierwsze, Kartezjusz jako pierwszy poprawnie sformułował zasadę bezwładności, czyli tę zasadę nazywaną dziś pierwszym prawem ruchu Newtona, która mówi, że jeżeli na ciało nie działają żadne siły albo działające siły się równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Galileusz również zdał sobie sprawę, że jeżeli ciało porusza się ruchem zakrzywionym, przepraszam, Kartezjusz sobie również zdał sprawę, że jeżeli ciało się porusza ruchem zakrzywionym, tak jak na przykład w ruchu po okręgu, to na takie ciało działa siła, którą dzisiaj byśmy nazwali siłą odśrodkową. No i tutaj się Kartezjuszowi troszkę nie zgadzało, no bo dobra, jest planeta, która krąży wokół Słońca, no to na tę planetę działa siła odśrodkowa. No ale coś ją musi utrzymywać na tej orbicie, bo inaczej to by sobie poleciała po prostu do nieskończoności, jak dzisiaj mówią matematycy i fizycy. I do tego, żeby ta planeta się utrzymała na orbicie, Kartezjusz wprowadził takie pojęcie wirów niedookreślonej substancji niebieskiej. Ta substancja miała wirować wokół ciał niebieskich, najbardziej wokół Słońca, a w mniejszym stopniu wokół mniejszych ciał niebieskich, wywierając ciśnienie na planety i satelity tych planet, które utrzymywały je na stałych orbitach. Otóż, proszę Państwa, to dzisiaj to jest to trudno docenić, ale to był bardzo ważny krok naprzód. Dlatego, że te wiry no to stanowiły po pierwsze przyczynę utrzymywania się planet na stałych orbitach, stanowiły przyczynę takiego właśnie ruchu, a po drugie zostało zapostulowane pewnego rodzaju oddziaływanie. I to co więcej, to było takie oddziaływanie o pożądanej filozoficznie własności, mianowicie to było takie oddziaływanie kontaktowe. Jedna warstwa wiru oddziaływała na drugą, ta na kolejną, czyli tutaj to było takie bardzo łatwe do wyobrażenia sobie i poglądowe. Jeżeli chodzi o zasadę względności, bezwładności, no to trzeba powiedzieć, że Kartezjusz był człowiekiem dosyć strachliwym i mimo tego, że mieszkał i działał w Holandii, no to się panicznie obawiał świętej inkwizycji. Do tego stopnia, że chociaż studiował dzieła Galileusza, to wiadomo, że pożyczał je od kolegów ukradkiem i jeszcze tego samego dnia zwracał. Uważa się, że komplet swojego opisu świata Kartezjusz miał już w roku 1430, ale się bardzo wstrzymywał z publikacją i w Principia Filozofie tylko elementy tego opisu zawarł.
Dlatego zasada bezwładności została odkryta równolegle przez innych autorów, których tutaj Państwo mają wymienieni, a takie równoczesne pojawienie się tego samego prawa fizycznego, no to chyba jest dobrą wskazówką, że umysłowość tak rzeszy naukowców już w tym momencie właśnie dojrzała, żeby coś takiego przyjąć za prawdę i zasadę fizyczną. No więc jeżeli teraz możemy wrócić do tego, co zdaniem Kartezjusza powodowało ruch planet po orbitach, no to to była następująca wizja. Leci sobie planeta wokół tego Słońca, no i działa na nią siła odśrodkowa. I ta siła odśrodkowa jest równoważona przez ciśnienie zewnętrznych warstw wiru. W związku z tym te siły się równoważą, no i te siły się równoważą, no i planeta się porusza, znaczy jest tak ciągnięta przez ten wir dookoła Słońca. Jak mówię, to była bardzo atrakcyjna hipoteza, ponieważ była bardzo łatwa do wyobrażenia sobie. Z drugiej strony myśl keplerjańska też była równolegle rozwijana. Otóż Giovanni Alfonso Borelli wyobrażał sobie to w troszeczkę inny sposób niż Kepler. Mianowicie on myślał, że tak, że Słońce emituje światło. I to światło, muskając planety, daje im impuls do tego, żeby poruszać się po orbicie kołowej. Ale Borelli wiedział, że ta orbita nie jest kołowa, tylko eliptyczna. W związku z tym wyobrażał sobie, że nie tylko mamy do czynienia z takim ruchem kołowym, ale jeszcze na tej orbicie kołowej ta planeta wykonuje ruch drgający o takim samym okresie jak ruch kołowy i to naprzemienne zbliżanie się i oddalanie do Słońca, no to daje w wyniku tego toro ruchu, który jest elipsą. Także jeżeli Państwo teraz popatrzą sobie na postępujący stopień komplikacji tych obrazków, no to widzą Państwo, że z dzisiejszego punktu widzenia to się nauka znalazła w takim troszkę ślepym zaułku, no bo się mnożyły i mnożyły te hipotezy, bardzo szczegółowe hipotezy, które nakładając się jedna na drugą, miały jednakowoż wyjaśnić taki dosyć prosty do opisania matematycznie fakt, jakim były prawa Keplera, czyli ruch planet po elipsach z pewnymi szczególnymi własnościami. Jeszcze jeden ważny ilościowy opis tego ruchu to podał Christian Huygens, który oprócz tego, że ma ogromny wkład do bardzo różnych dziedzin fizyki, no to wykonał taki rachunek siły przyciągania między Słońcem a planetami. Otóż to był rachunek, który się z późniejszego rozwoju nauki okazał bardzo ważny. On go zrobił w 1659 roku, ale opublikował dopiero kilkanaście lat później. I ten rachunek szedł mniej więcej w taki sposób. Jak planeta sobie chodzi po okręgu, przyjmijmy dla uproszczenia, że orbita planetarna jest okręgiem, no to prędkość to jest droga przez czas. 2πr dzielone przez okres obiegu. No to jak weźmiemy sobie kwadrat tej prędkości, no to nic trudnego nas nie spotyka. Mamy, to jest proporcjonalne do kwadratu promienia dzielonego przez kwadrat okresu obiegu. No to pomnóżmy licznik i mianownik przez jeszcze jedną potęgę r-a i pamiętajmy o tym, że Kepler odkrył, że ten stosunek r do trzeciej dzielone przez t kwadrat jest stały dla wszystkich planet Układu Słonecznego. No to możemy zastąpić pewną uniwersalną stałą fizyczną i w związku z tym stwierdzamy, że kwadrat prędkości obiegowej planet wokół Słońca jest odwrotnie proporcjonalny do ich odległości od Słońca. A z drugiej strony to Huygens wiedział, że siła odśrodkowa, no to się wyraża ilorazem kwadratu prędkości przez odległość od Słońca. W związku z tym mógł powiedzieć, że jeżeli istnieje jakaś siła, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie planet na stałych orbitach, no to ta siła musi się zmieniać jak odwrotność kwadratu odległości od Słońca. No i w związku z tym odkrycie Huygensa, no to powiedziało naukowcom, jaka powinna być postać takiej siły. Zwracam tylko uwagę, że ja mówię o tym używając języka współczesnego.
Jakbym chciał przemawiać językiem takiej epoki, to nie mógłbym używać słowa siła, musiałbym powiedzieć miara oddziaływania, czy coś takiego równie niejasnego i w związku z tym zagadnienie się nie byłoby aż tak dobrze postawione, jak ja to w tym momencie zrobiłem. Inną ważną postacią na naszej drodze do prawa powszechnego ciążenia jest Robert Hooke. Zwracają Państwo uwagę na to, że tutaj przedstawiłem zamiast jego portretu rycinę korka, a to dlatego, że nie zachował się do naszych czasów żaden portret, o którym można byłoby powiedzieć, że jest podobny do rzeczywistego Hooke'a. Otóż znowu, Hooke to czasami jest nazywany angielskim Leonardem da Vinci. To był niesamowicie płodny uczony. On ma swoje osiągnięcia w bardzo wielu działach fizyki. Natomiast z naszego punktu widzenia bardzo ważne jest to, że on był od początku bardzo mocno zaangażowany w działalność Royal Society, czyli takiego to pierwszego angielskiego towarzystwa naukowego powstałego pod auspicjami króla angielskiego. Równolegle wykładał on geometrię w Gresham College w Londynie. No i on na posiedzeniu Royal Society przedstawił bardzo ważne spostrzeżenie, mianowicie on wysunął taką hipotezę, że ruch po okręgu, którego planety doświadczają, to jest tak naprawdę złożenie dwóch ruchów. Takiego ruchu jednostajnego prostoliniowego, który wynika z zasady bezwładności zaproponowanej przez Kartezjusza i zakrzywienia tego ruchu, które pochodzi od skłonności dążenia do środka, do Słońca. No i dalej to jeszcze rozwinął tę ideę. Jakiś czas później w wykładach, które miał w Gresham College, to były tak zwane wykłady Cutlera. Z tego się sprawozdanie pisemne kilka lat później pojawiło. No i on w zasadzie po raz pierwszy sformułował prawo powszechnego ciążenia w takiej formie jakościowej. To znaczy, że jeżeli jedno ciało przyciąga drugie, to drugie ciało też przyciąga to pierwsze. On jeszcze nie podał żadnych ilościowych miar tego oddziaływania, no ale już tak czuł, że ponieważ w zasadzie różne ciała nie powinny być wyróżnione, no to grawitacja powinna być powszechna. No i również stwierdził, że powtórzył swoje wcześniejsze przekonanie, że ruch po krzywej no to jest złożeniem ruchu bezwładnego i zmiany. No, jak mówię, no, jego kariera w Royal Society się rozwijała doskonale. A teraz jeszcze dla uzupełnienia, no to prześledźmy przyczynę ruchu planet według Hooke'a. Otóż dostajemy obrazek, który w zasadzie jest poprawny także i dziś. Bo Hooke mówi tak, ruch planety no to wynika ze złożenia dwóch różnych ruchów. Po pierwsze jest ruch naturalny, którym byłby ruch po prostej, a po drugie jest siła przyciągająca, która działa ku Słońcu i ta siła powoduje spadanie ciała na Słońce. Złożenie tych dwóch ruchów daje ruch obiegowy po okręgu. Otóż Hooke był genialnym eksperymentatorem. On miał niesamowitą intuicję fizyczną, ale nie był tego w stanie przekuć na wzorki matematyczne. Człowiekiem, który zmatematyzował ten cały opis, był Isaac Newton. Isaac Newton studiował w Cambridge i on zresztą miał początek taki w miarę podobny do początków Hooke'a, ponieważ był niezamożnym studentem i na studia zarabiał w ten sposób, że w czasie wolnym od zajęć no to pełnił funkcję służącego bogatszych studentów. No i wtedy, kiedy studiował, te studia w Cambridge, one zostały przerwane przez epidemię dżumy i kto żyw wówczas mógł, opuszczał skupiska miejskie i próbował wylądować gdzieś na wsi, no to Newton wrócił do swojej rodzinnej wsi, gdzie spędził półtora roku, zastanawiając się nad różnymi rzeczami. Jest taka legenda, która głosi, że właśnie wtedy dokonał tych wszystkich swoich wielkich odkryć, ale wygląda na to, że to jest element takiego wizerunku, który później Newton bardzo sobie w późniejszych latach życia pracowicie budował, takiego samorodnego geniusza, ale i zachowane papiery nie wskazują, żeby ta legenda była jakoś bardzo prawdziwa.
Newton był na tyle zdolnym studentem, że kiedy wrócił na uniwersytet i dokończył studia, to jego profesor stwierdził, że zwolni dla niego katedrę matematyki. I Newton objął stanowisko profesora matematyki, jak Państwo widzą, w stosunkowo młodym wieku, ale skupił się najpierw na badaniach optycznych. I wynikiem tych badań optycznych było to, że po pierwsze został zauważony, wybrany do Royal Society i pierwszą pracą, którą posłał do przedstawienia na forum Royal Society, to była nowa teoria światła i kolorów. To była w ogóle dosyć bolesna później dla Newtona sprawa, dlatego że, no, proszę zobaczyć, no Newton jest ciągle jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Jego praca się spotkała z lekceważącym przyjęciem Hooka. W związku z tym Newton, biografowie mówią, że był bardzo poczciwym człowiekiem, ale jednej rzeczy znieść nie mógł. Mianowicie, jeżeli ktoś go lekceważył lub wytykał mu błąd w rozumowaniu. Otóż Newton poświęcił kilka następnych tygodni na cyzelowanie obraźliwej odpowiedzi Hookowi. W związku z tym nie trudno jest wymyślić, że stosunki obu panów się bardzo popsuły i taka sytuacja jeszcze miała miejsce kilkukrotnie podczas wzajemnych kontaktów Newtona z Hookiem. Mimo to Hook po paru latach stwierdził, że no, dawnymi zadrażnieniami, no, ale Newton jest uczonym wybitnym. Więc zaproponował mu coś, co dzisiaj byśmy nazwali publiczną wymianą listów. To znaczy panowie pisali do siebie listy o nauce, a one miały być odczytywane na forum Royal Society. No, to się okazało nie do końca dobre posunięcie ze strony Hooka, dlatego że Newton go wtedy potraktował bardzo oschle i stwierdził, że on od jakiegoś czasu nie słyszał o żadnej ciekawej rzeczy w mechanice. Rok wcześniej Hook zaproponował swoje słynne prawo Hooka. Więc Hook potraktował to jednak tak nie bardzo osobiście i ta wymiana listów z Newtonem trwała jeszcze chwilę. Ta wymiana listów była bardzo ważna, dlatego że Hook starał się zainteresować Newtona zagadnieniami ruchu planet i zagadnieniem siły grawitacji. No ale Newton najpierw odpowiadał, że nie jest zainteresowany, a później zaproponował test tego, czy Ziemia rzeczywiście wykonuje ruch obrotowy. Test, który się okazał całkowicie błędny, co w odpowiedzi wytknął mu Hook i Newton już się obraził tak, że na żaden następny list nie odpisał. Mimo to Hook wysłał Newtonowi jeszcze dwa listy. I to były dwa listy, które z punktu widzenia rozwoju fizyki były bardzo ważne, ponieważ wydaje się dzisiaj, że to właśnie te dwa listy naprowadziły Newtona na właściwą postać siły grawitacji oraz doprowadziły go do sformułowania prawa powszechnego ciążenia. Newton jeszcze o tym nie wiedział, że to jest taki przełomowy moment, dlatego że przełomowy moment nadszedł kilka lat później. To się wiąże z historią taką jak sławny astronom Edmund Halley, sławny architekt Christopher Wren oraz właśnie Hook debatowali sobie w kawiarni na temat przyczyn ruchu planet, no i jaki kształt mają te orbity planetarne, no i postawili sobie takie na pozór dosyć oczywiste pytanie. Mianowicie, no dobra, jeżeli siła grawitacji zależy jak 1 nad r kwadrat, to jaki jest kształt orbity ciała, które porusza się wokół Słońca pod działaniem takiej siły, jeśli to nie jest orbita kołowa? Halley powiedział, że on zna rozwiązanie, ale nie mógł sobie przypomnieć. No to Wren wymyślił, że ufunduje nagrodę pieniężną dla tego, kto pierwszy da rozwiązanie. No więc Halley chyba blefował. Wiadomo tyle, że to było na początku roku. Już wiosną tego samego roku był u Newtona i zadał mu to pytanie. A Newton bez wahania odpowiedział, że krzywą tą jest elipsa. A kiedy zdumiony Halley chciał się dowiedzieć, w jaki sposób Newton to wymyślił, no to Newton stwierdził, że jakiś czas temu to obliczył. Halley zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z dziełem rewolucyjnym, bo nikt wcześniej nie udzielił w sposób matematyczny odpowiedzi na to pytanie. Więc bardzo zachęcał Newtona, żeby przygotował dla Royal Society jakąś krótką pracę, w której by przedstawił szczegóły swojego odkrycia. No i rzeczywiście Newton nadesłał 9-stronicową rozprawę o ruchu ciał na orbitach,
w której w bardzo naiwny jeszcze sposób opisywał prawo ciążenia. Mianowicie no, wyobrażał sobie, że w jego uproszczonym modelu Słońce znajdowało się nieruchomo w środku, natomiast Ziemia i inne planety to Słońce obiegały. Był w stanie pokazać, że to jest po elipsach. Halley go bardzo zachęcał do tego, żeby z tych dziewięciu stron powstało coś takiego bardziej sążnistego i treściwego. No i Newton przysłał mniej więcej niecały rok później bardziej obszerne opracowanie, w którym już widać fundamenty jego zasadniczego dzieła, ale też odpisał Halleyowi, że pracuje nad rozbudowaną formą. I w kolejnym roku ukazały się zasady matematyczne filozofii naturalnej. Na początku to była księga pierwsza, w której Newton podał swoje prawa ruchu, wyznaczył to, jak się zachowują ciała poruszające się w polu siły centralnej, no i też spróbował to zastosować do bardziej złożonych zagadnień. Treść trzech praw Newtona to nie jest aż taka bardzo istotna dla mojego dalszego ciągu, więc ją pominę. Newton dosyłał dalsze księgi, no i w roku 1687 trzy księgi zasad matematycznych filozofii przyrody były już skompletowane. Księga trzecia zawierała prawo powszechnego ciążenia oraz pewne takie sprawdzenie tego prawa powszechnego ciążenia w odniesieniu do ruchu komet. Czyli tutaj historia dynamiki osiągnęła swoją kulminację. Zasady Newtona jeszcze były dwa razy wznawiane za życia Newtona. Otóż pierwsze wydanie miało kilkaset egzemplarzy, no ale wśród ówczesnych uczonych panowała opinia, że jest to dzieło zbyt trudne, żeby ktoś to ze zrozumieniem przeczytał. W zasadzie szacuje się, że no, zaledwie paru ludzi miało możliwość zrozumienia tez, które tam były wyłożone. A ponieważ w owym czasie dynamika Newtona musiała konkurować z kartezjanizmem, to następne wydania były coraz bardziej skupione na obalaniu teorii Kartezjusza i w związku z tym przede wszystkim wysyłane do Francji, gdzie ta teoria się trzymała bardzo mocno. No, należy oczywiście pamiętać, że Newton był człowiekiem, jak już mówiłem, bez skrupułów, jeśli ktoś podważał poprawność jego rozumowania. Otóż wydanie drugie zostało wysłane do Paryża członkom Akademii Francuskiej, wszystkim, z wyjątkiem Daniela Bernoulliego, ponieważ to właśnie Daniel Bernoulli znalazł błąd w jednym dowodzie w pierwszym wydaniu zasad Newtona. W trzecim wydaniu Newton posunął się do tego stopnia, że usunął cały akapit, który stwierdzał, że Gottfried Leibniz na równi z nim był odkrywcą rachunku różniczkowego i całkowego. No ale to są tylko takie drobnostki natury osobisto-historycznej. Chciałbym w ramach podsumowania powiedzieć rzecz następującą. Rewolucje w nauce, jak są oglądane z dużego oddalenia czasowego, zwykle są rewolucjami pełzającymi. Widzieliśmy, mam nadzieję, na przykładach, które się starałem zaprezentować, że prawo powszechnego ciążenia to było takie nowum, którego elementy się po kawałku pojawiały u różnych badaczy na obszarze w ciągu ponad 100 lat. Niemniej należy podkreślić, że to właśnie Newton nadał temu prawu ostateczny kształt. A ten ostateczny kształt to się wiązał z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, to było już sygnalizowane wcześniej. Otóż dynamika ziemska i niebieska była opisywana w zunifikowany sposób tymi samymi równaniami i przy użyciu tych samych zasad. Po drugie, ten opis nie był jakościowy. Ten opis był matematyczny i to był olbrzymi sukces Newtona, że był w stanie przeprowadzić pełne ilościowe rozumowanie. Nikt przed nim tego nie zrobił. Dalej, ten opis matematyczny, otóż nie był oparty na jakichś wykoncypowanych z głowy zasadach, tylko te zasady były wywiedzione z doświadczenia. A co więcej, jako ostateczny test tego, czy on dobrze myśli, Newton postulował zgodność wyników rachunków z doświadczeniem.
Uważa się, że Principia byłyby skończone wcześniej, gdyby nie drobny błąd rachunkowy, który mu zmienił grawitację działającą na Księżyc o 15% i w związku z tym mu się nie zgadzało prawo powszechnego ciążenia z jego zasadami dynamiki. Więc to był test, który Newton traktował bardzo poważnie. To, co Newton zaproponował, to w zasadzie jest w kursie uniwersyteckim fizyki wykładane i dzisiaj. W troszeczkę innym matematycznym języku. Ten język został w ciągu następnych 100 lat doprecyzowany przede wszystkim przez Lagrange'a, Laplace'a i Eulera, no ale idee są dokładnie wszystkie te same. Nie ma w zasadzie nic nowego aż do momentu pojawienia się nowoczesnej fizyki, co nie byłoby obecne u Newtona. Teraz ważną rzeczą jest to, że to nie jest tak, że newtonizm się natychmiast rozprzestrzenił na cały świat. Jak już mówiłem, lektura dzieła Newtona była przedsięwzięciem bardzo trudnym i to mimo tego, że Newton starał się uniknąć wykładu rachunku różniczkowego i całkowego. Otóż podstawowe zastrzeżenia, które były wysuwane przez jego krytyków, no to było to, że grawitacja to jest takie oddziaływanie na odległość. No przecież to jest znacznie mniej eleganckie niż ta propozycja Kartezjusza, gdzie różne warstwy materii trą o siebie. A po drugie, później ludzie sobie zdali sprawę, że jeżeli zmienimy coś w konfiguracji masy w jednym miejscu, to grawitacja zmieni się w całym wszechświecie. W związku z tym mamy do czynienia z oddziaływaniem rozchodzącym się z nieskończoną prędkością. Dzisiaj wiemy, że z takiego rodzaju krytyki to powstały takie rzeczy jak teoria względności i kwantowa teoria pola. No ale to jest historia, która jest późniejsza o 200 lat. Podsumowując dzieło Newtona, należy powiedzieć, że triumf pewnego podejścia do fizyki i to jest takie podejście, które odnosi spektakularne sukcesy również i dzisiaj i jest ciągle aktualnym programem badawczym, to jest następujący program. Po pierwsze, zmatematyzować naukę o oddziaływaniach w taki sposób, żeby była zgodna z doświadczeniem. Jak się wgryźć głębiej, to nawet odkrycie bozonu Higgsa w zeszłym roku jest wynikiem realizacji takiego właśnie programu. A co będzie dalej, to zobaczymy. Dziękuję.